Jeszcze nie? Jeszcze 5 minut. Aha. Dziewiąta. Czas odsłonić. Czas odsłonić okna. To standard, że Łukasz zawsze pierwsze co sprawdza telefon, co nam słychać w świecie internetu, naszych vlogów, profili, a także jego poczty, dokładnie. A ponieważ Łukasz stał, można już zacząć robić śniadanie. Ja jem owsiankę na ciepło, a Łukasz będzie zaraz sobie robił na zimno. Kot idzie za mną. Idzie za mną pod prysznic. Zostań tutaj, kocie, nie idź ze mną. Ona leci cały czas. Idź do domu, idź do domu. Teraz jak mamy ciepłą wodę, to nadrabiam cały rok do tyłu i biorę prysznicę no prawie codziennie, albo co dwa dni. Ale z dużą ilością ciepłej wody. Kocie, dam ci, zrobiłem ci piękne łoże. Idź sobie do swojego pokoiku. Idź, idź. No. Dobra, jesteś na polku. Oho, kot przyszedł. Goń go, kocie. Przychodzi nam tu drugi kot. Nasza kociołka zaraz mi pokaże z jej teren. Ale się nas troszyła. To zaczynamy. Biuro podróżowania otwarte. 10:10. Spóźnienie 2 godziny albo 2,5. Łukasza. Kasia była przed czasem. Tak? Byłaś przed czasem? O której ci wstałaś? O 6:30. Nie wierzę. Naprawdę jesteś o 6:30? No dobra, 45. Ja pierniczę. To ja bym dopiero w pierwszej fazie snu wtedy. Muszę napisać posta na bloga. Ty? Mhm. Jakiego? O internecie. Ale chyba nie, bo cię wchodzi w Wasko. No to... to już sobotę. Nie musi być jako post. Znaczy, powinien być jako post, ale... Czas na drugie śniadanie, przecież jest godzina 11, jakie tam lunch. Dzisiaj będziemy jedli bułkę suchą starą i pasztet z tuńczyka. Jeszcze w życiu czegoś takiego nie jadłem, ale mnie skusiło. O Jezus. Kocia karma. On już się kręci. Teraz będzie miauczał. O Boże. Słyszycie? Tylko wyciągniemy, dla szaleści jedzenie, to kot od razu miauczy. No, kocie. Jest. Dzia. No to fajnie, bo u mnie nie działa w ogóle. Poczekaj, ja skończę. Działa ci? No, nie tak jak bym chciała, ale mam. A może skosować, skopiować? Skosować? Bo... Próbuję od ciebie dowiedzieć, co się dzieje. Bo ja nie mogę pracować na tym. Czy to zapiszesz i ja wtedy, czy co? Poczekaj. Wybieram monety i idę do sklepu po bułki. Bo na kempingu jest sklepik spożywczy i całkiem dobrze zaopatrzony. A więc czynny od 9 do 12, a później od 15 do 17. Ulubione bułeczki. Mój 40. Obrigada. Prezent. O, dziękuję. Zdrowa kolka.
na tym świecie wszystko nie jest zdrowe. No. Jest godzina 12, właściwie już po. Pierwsza część mojej pracy jest zrobiona. Mamy nowy post na blogu, który już wisi. Teraz czas na przerwę, czyli ścielenie łóżka, sprzątanie, mycie garków, a potem... Potem lecimy dalej, ponieważ za oknem świeci słońce, jest ciepło i przyjemnie i wieje leciutki wiaterek, pomyślałam, że wezmę naszą pościel na zewnątrz. Pozwolę się troszeczkę przewietrzyć, odświeżyć. Idę umyć naczynia do takiego miejsca, które jest kuchnią i tam jest ciepła woda, także o wiele lepiej się myje garnki, które mam z wczoraj, już wczoraj późno jedliśmy, akurat nie chciało nam się myć, także czas teraz. To jest taki budynek, w którym znajdują się łazienki, kuchnia, pralnia. Z tego wszystkiego możemy korzystać. Ja idę tu. Ponieważ na zewnątrz jest ciepło i słonecznie, zostawiam tutaj naczynia do wyschnięcia. Także słońce zrobi robotę za ścierkę. Niestety w tym miejscu, w którym mamy auto zaparkowane, nie mamy bezpośredniego wylewu wody szarej, także te okoliczności, kiedy używamy kranu, myjemy jakieś pojedyncze talerze albo buzie, woda się tu zbiera i musimy tą wodę ręcznie w baniakach wynosić. Znaczy moglibyśmy autem gdzieś podjechać, wiadomo, ale to jest jeszcze więcej zachodu, także przelewamy sobie do baniaka i wylewamy do zlewki. Tu są te takie tortellini, czy jak to się nazywa? Sos pomidorowy. Żeby nie było, że tylko Kasia dzisiaj pracuje, ja też zacząłem coś, w zasadzie skończyłem na laptopie, a teraz będę przekładał rzeczy, które kupiliśmy no dawno, dawno temu, jakieś zapasy i trzymaliśmy je tutaj, na dole, a teraz je przekładam do naszej spiżarki, z której części korzystamy, takie skrzynki, która się nazywa spiżarką i ona jest z tamtej strony, wchodzi się do niej przez drzwi i z niej najczęściej korzystamy i z niej najczęściej bierzemy, a tutaj po prostu trzeba to kopywać się, więc postanowiłem to przerzucić stąd tam. No i tym samym już mamy pusty koszyk na zapasy, nie mamy już nic z naszych niemieckich wielkich zakupów. Sprzątanie sprzątaniem, ale trzeba coś zjeść. Także dzisiaj znowu szefem kuchni jest Łukasz i na obiad będzie makaron fusilli z przepysznym sosem bolońskim ze słoika. Chyba to chciała Kasia, żebym zrobił. Zmiana planów. Przyszła Kasia i powiedziała, że będziemy jedli ravioli. Ale jeszcze się nie daje. Które kupiliśmy bardzo dawno temu. To jest do lutego. Do końca lutego, a to jest do... To musimy zjeść wcześniej. To możemy zjeść obydwa. Właśnie tak wyglądają nasze obiady. Staramy się jeść codziennie na zewnątrz, żeby chociaż trochę zakosztować słońca. Jeżeli pada, to jemy w środku, deszcz. Jeżeli pada deszcz, to jemy w środku, ale tak to... No większość czasu jemy na zewnątrz. Bo jak widzicie, jest... No jest całkiem przyjemnie. Dobra, obiad zjedzony. Mi smakował, ja zjadłem wszystko. Kasia, jak? Też mi smakował, ale nie zjadłam wszystkiego. A jakby to była pizza? Kasia, jakby była pizza, to by zjadła nielimitowana ilość. Normalnie to zdarza się jej często zostawić, ale nie będziemy teraz gadać o Kasi apetycie. Będziemy mówić o kolejnym znalezisku. Jak pamiętacie, ostatnio mówiłem wam, że Kasia wam mówiła, że znaleźliśmy te magnesy. To było wszystko schowane w takiej szafce upychaczce, gdzie Łukasz po prostu upychał rzeczy. No i odkryłem to wszystko. I mam dzisiaj kolejną rzecz, którą chcemy wam pokazać. Kolejną rzeczą są piękne, kolorowe naklejki, które za chwileczkę nakleimy na tył vana. Także chodźcie z nami naklejać. Tu mamy naklejki, które zgromadziliśmy z różnych krajów. Zaczynamy od pierwszej naklejki, jaka się w ogóle pojawiła, czyli naszego logo. Stare logo. Niżej. Musi być jakoś tak z głową. No ja myślałam, żeby tu iść właśnie. No ale to nie ma być symetrycznie. Nie chcę, żeby to było tak symetrycznie, żeby to... No nie może przy tym, tylko gdzieś może tu, o. No ja myślałam, żeby było symetrycznie. No ale Kasia, my nie będziemy wypełniać tego całego. Tylko będziemy naklejać różnego rodzaju, różnego kształtu naklejki, nie?
Więc nie będzie tak każdy przy tym. Ale ja nie chcę każdy tak, przy tym, ale od góry chcę. Tak, żeby było. I to też no to... tutaj. Za dużo dyrektorów do rządzenia. No i pięknie, brawo. Pierwsza zrobiona. No, jest nasze nowe logo. Tyle. I na sam koniec jeszcze... nasze logo. Jest jeszcze jedna naklejka, którą muszę przykleić. Jest to naklejka, którą dostaliśmy jakiś czas temu. Czyli taki francuski certyfikat. Normę spalin i tak dalej. No mamy i tak normę spalin 4/5, czyli beznadziejną. Ale i tak musimy to mieć, ponieważ prawo drogowe w Francji jest takie, że każdy, kto jest we Francji, musi mieć taką naklejkę od 1 stycznia 2017 roku. Więc myśmy ją zamówili przez internet. Zapłaciliśmy może 3 euro. Wysłali ją nam do Polski. Z Polski wysłali nam ją tutaj. Więc za chwileczkę będę ją przyklejał. A żeby to też zrobić, to sprawdziłem na YouTubie, jak to zrobić, bo strasznie skomplikowane jest. Z dwóch stron naklejka i wszystko po francusku, ale już wiem i mam nadzieję, że się nie pomylę. Wróciliśmy na laptopy. Kasia ma biurko tron taki, że no, pozazdrościć. A my tu się z kotem na dywaniku mościmy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Otóż, jak wiecie, przestałem pić kawę i niestety piję nadal yerbę, ale przestałem pić yerbę w tym naczyniu specjalnym. Przestałem pić yerbę w tym, ponieważ wcześniej nasypywałem bardzo dużo, nie wiem, z 6-7 łyżek yerby i to było tak mocne, że uznałem, że będę teraz stopniował tą. Kupiłem sobie takie siateczki na herbatę i tutaj normalnie wsypuję jedną łyżeczkę yerby i to parzę sobie jak herbatę. Temperatura jest odpowiednia. Jeszcze z yerby nie zrezygnowałem, no mam jeszcze cały taki słoik do przerobienia, a taką herbatkę yerbową sobie teraz parzę. Też daje radę i jest mocna i w sensie no pobudza, tak jak kawa. Idę teraz na recepcję, ponieważ dostałem informację, że przyszła jakaś poczta. Dlatego to szło kilka tygodni, bo przesyłka jest uszkodzona, ktoś otworzył. Popatrz. Co za złodzieje. Mam nadzieję, że nie ukradli. Ja strasznie nie lubię tej firmy. No ale cóż zrobić. Kurierski. No nic, słuchajcie moi drodzy. Uwaga, uwaga! Co to, co to? Dostaliśmy prezent. Dostaliśmy prezent fantastyczny naszych widzów. Od Łukasza i Magdy. Zrobiłem filmę z ubraniami. To jest moja, już widzę. I nam zrobili takie coś. Wow! Zmierzam. Wysokiej jakości gatunkowo. O, z logiem. Wysokiej jakości. Bawełna zbierana rękami. Dobrze, że nie nogami. Uwaga. Ja po prostu zwariuję. Na nodze emblemat. Tutaj ten emblemat. No wszędzie. Wszędzie mamy. Jeszcze coś jest. Super. Niezły dresiarz. Chyba fajnie. Masz to nie do mikrofonu. Nakładka. Nakładka na mikrofon, żeby na mnie... Żeby wiatr nie dmuchał i żeby było słychać na ciebie. Halo! Kasia uwielbia ubrania. Uwielbia dostawać ubrania, uwielbia je ubierać i w ogóle je, w ogóle lubi ubrania. No bo ja już nie kupuję praktycznie ubrań, także jak ktoś mi daje ubranie, to się cieszę. A to jest... O. A to co? Ceramika, to jest coś w prezencie. Co, jakie śliczne. Wow. Karteczka. Wow. Zobacz, jakie piękne. Przepiękne, ja zakładam, lubię takie rzeczy. Zakładam, że to jest ręcznie też zdobione. Cudowne. I co, będę z tego pić? Możesz pić, możesz tym jeść. Takie ładne. Ta, 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 ta. Kamera! GoPro 4.
Say what? To strasznie szybko przyszło. No bo szybka poczta. Tada! Już mamy nowe GoPro. Kupiliśmy nowe jak sobie. Nowe. No używane, ale nie stać nas na nowe, więc kupiliśmy takie, ponieważ to jest podobno dużo lepsze. Takie ma Kamil Kiki Świat, a ja wierzę, że Kamil ma wszystko najlepsze. Więc... Muszę się dotlenić. Muszę dotlenić mój umysł, zanim siądę do kolejnego pisania. No, a ja spisuję, nadal mam parę pomysłów, nad którymi pracuję i ten... No a tak w ogóle to my wiecie, bo my tak mówimy o tym, że my pracujemy, ale to nie jest tak, że my pracujemy dla kogoś, dla jakiejś firmy, tylko my cały czas rozwijamy naszego bloga i vloga, wprowadzamy parę nowych pomysłów, Kasia pisze książkę, odpowiada na wiadomości, a ja pracuję nad pewną taką rzeczą, którą jeszcze nie zdradzam, dopóki nie będzie gotowa, bo nie chcę zapeszyć, no, ale coś szykuję dla was fajnego, więc ten, ale to powiem, jak już będzie gotowe. Więc my ogólnie, jak mówimy o tym, że pracujemy, to no, pracujemy dla siebie. Tak, piszemy posty, przygotowujemy vlogi, przygotowujemy no, różnego rodzaju materiały, które się w czasie przyszłym ukażą. Odpowiadamy na maile, odpowiadamy na listy, odpowiadamy na wiadomości, na pytania. No i wszystko takie związane właśnie... Z blogiem. Blogiem. Bo tego jest sporo, no naprawdę, uwierzcie nam, jest tego sporo. Dziękujemy za bluzy. A, właśnie, dzięki Łukasz i Magda. Czy wam się podoba? Bardzo. O właśnie, czy wam się podobamy w takich bluzach? To był prezent, ale w sumie może kiedyś. Kto wie. Jakby ktoś chciał, może coś kiedyś. Jakby było dużo łapek w górę i było dużo zainteresowania, to moglibyśmy zamówić może takie bluzy. Nie się mówi zastanowić nad tym. Mi się podoba, ja w tym będę chodził. No ja też! Super. Idę jeszcze na właśnie krótki spacer, zachodzi słońce, jest golden hour, może uda mi się jakieś zdjęcia porobić. A mam taką drogę, którą chcę sprawdzić tu w okolicy. Jest ładnie, nie ma nic może jakiegoś super nadzwyczajnego, domy, koty i droga. Do morza mamy kawałek, tak pół godziny na nogach, także nad morze się nie wybieram. Ale jest taka dróżka, która mnie interesuje i idę ją dzisiaj sprawdzić, gdzie ona prowadzi. Z tym bluzem jest taka historia, że po prostu ludzie, którzy nam je zrobili, przygotowali, obserwują nas i mają firmę. Bardzo fajną, Majors się nazywają. Takie... taki street style. Bardzo fajne, luźne ciuchy. No i zaproponowali nam, kiedyś nam wysłali już bluzy i teraz nam zaproponowali, że nam takie coś przygotują, także super, dziękujemy bardzo Majors. Bardzo was lubimy. I to nie dlatego, że nam wysyłacie bluzy, ja po prostu od zawsze już, od bardzo dawna ich firmę lubię, bo jak jechaliśmy na pewien festiwal, kupowałam od nich ciuchy, także super. Za mną jest ta droga, o której wam mówiłam. Idę się nią kawałek przejść, zobaczyć co jest dalej, ale zanim to nastąpi, muszę wam coś pokazać. Te małe, białe punkty to są bociany. Idę kawałek je podejść, może mi się uda. To był bardzo krótki spacer, ale jak tylko słońce zaszło, to zrobiło się chłodniej. Także pół godziny starczy dla odświeżenia umysłu.